Witajcie moi drodzy, w piątym i ostatnim odcinku cyklu Bądź Sobą. Każdy z nas musi pozwolić sobie być sobą. Co to znaczy? To znaczy, że przyjmujecie siebie takimi, jakimi jesteście. Bez osądu, bez oceny i bez potępienia. To jest jedna strona medalu, a druga jest taka, że pozwalacie innym być sobą. Zazwyczaj nikt na świecie nie jest tacy jak wy, więc pozwalanie innym być sobą to pozwalanie innym być innymi niż wy. Bez narzucania im jakichkolwiek waszych pomysłów na życie, na to jak to powinno wyglądać. Pozwalanie innym być sobą polega na tym, że pozwalacie tym innym być odmiennymi ludźmi. Oznacza zdjęcie z nich waszych własnych oczekiwań, jak powinni wyglądać, jak powinni się zachowywać, co powinni wyznawać swoimi ustami, co powinni uwierzyć w swoim sercu. To nie jest wasza działka, to jest działka Ducha Świętego, by przyprowadzać ludzi do prawdy. Waszym zadaniem jest jedynie pozostawiać ludzi z pytaniami, z pytajnikami rozgrzanymi, rozżarzonymi nad ich głowami, nic więcej. Na tym polega bycie sobą i pozwolenie innym bycie sobą, czyli innymi niż wy. I wiecie, jeżeli dzisiaj ty zmagasz się w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia, w tym co robisz, gdzie żyjesz, kto cię otacza, jakie życiowe sytuacje, ludzie i tak dalej, jeżeli cię to męczy, to miejsce, w którym jesteś, wynika to z tego w 99%, że nie pozwalasz sobie być sobą. Nie pozwoliłeś sobie być sobą. Zostałeś zindoktrynowany. Robisz po prostu coś, co inni kazali ci robić, w co wierzyć. Narzucili ci swoje cele. I ty nie idziesz swoją drogą wyznaczoną ci przez Boga, który cię tu posłał na ziemię, tylko robisz po prostu coś, co inni ludzie ci narzucili, czyli nie pozwolili ci być sobą. Narzucili ci jakąś rolę do odegrania na tym świecie. To byli rodzice, to były jakieś autorytety, to były jakieś panujące mody, to był system, który chce tobą sterować. To była religia generalnie. I wtedy nie jesteś już sobą. Brak ci indywidualności. Jesteś w grupie baranów, które beczą. Beczą. Czyli płaczą i zgrzytają zębami. Jesteś w ciemności zewnętrznej. Tańczysz jak ci zagrają po prostu. To jest to, co Jezus mówił. Grali na piszczałce, a nie tańczyłem. Śpiewali żałobne pieśni, a nie płakałem. Chrystus był indywidualnością i nie grał tak, jak mu zagrali. Nie wpisał się w ten tłum. Był jedyny w swoim rodzaju. Wiecie, w momencie, kiedy on nosił krzyż i szedł na Golgotę, nikt nie myślał tak jak on. Nikt tego nie rozumiał. Dopiero 3 dni później coś tam zaczęli rozumieć. Trochę więcej zaczęli rozumieć 50 dni później, gdy przyszedł ponownie Chrystus na ziemię. Zamieszkał w nich, by im to wytłumaczyć. Duch prawdy, który wstąpił w nich i zaczął im tłumaczyć, co przeżywał Jezus i w jakim był miejscu. Chrystus był indywidualnością i tego samego chce od ciebie, byś był sobą na ziemi. Sobą, jedynym, niepowtarzalnym. Bo wiecie, nie ma nic wspanialszego tutaj, co daje taką wolność, jak wiedzieć, po co tu się jest. To, co się tu jest i realizować ten plan, który jest jedyny i niepowtarzalny dla każdego z was, bo każdy z was jest jedyny i niepowtarzalny na tej ziemi. Ktoś napisał pod tym cyklem w jakimś odcinku tej serii, że wszyscy chcą być kimś, ale nikt nie chce być sobą. To jest niestety smutna prawda.
Wiecie, Chrystus był sobą. Płacił za to ogromną cenę. Większość z nas nie chce być sobą, bo to bardzo dużo kosztuje. Przede wszystkim odrzucenie tych wszystkich ludzi będących w różnych grupach, w różnych obozach, w różnych denominacjach, które pływają, wiecie, jak ławica ryb, wszystkie zsynchronizowane. Jak nie dorastasz do nich, zaczynasz wychodzić poza ten obóz, to serwują cię odrzucenie. I tak się dzieje od dziecka, wiecie. Dzieci, gdy się tutaj rodzą, są sobą. Do 2-3 lat są sobą. W pewnym momencie z wiekiem zaczynają obawiać się być sobą. Z wiekiem zaczynają obawiać się być nie takimi jak wszyscy. Dlatego, że ci, którzy są jak wszyscy, mogą ich zadziobać. I niestety niejednokrotnie tak się dzieje, że ten bezmyślny tłum, ta ławica ryb, czy te ptaki, które razem latają, bardzo zsynchronizowane, gdy ktoś odbiega od tego ich tańca, zaczynają zadziobywać te dzieciaki. Bo w tłumie jesteś bezpieczny. Ale jeżeli stoisz poza tłumem, to możesz stać się wygnańcem. I tak właśnie te dzieciaki stopniowo tracą dary dane im od urodzenia. Czyli niezależność, świadomość, intuicję i indywidualność, by być sobą. Każdy z nas w pewnym momencie życia idzie na jakieś kompromisy z tłumem. I wiecie, jak te dzieciaki w pewnym momencie, gdy już dorastają i w pewnym momencie się tak zwanie nawracają i stają się tak zwanymi chrześcijanami, ci chrześcijanie zaczynają się oszukiwać. Oszukują samych siebie, że nie mogą być tacy jak Chrystus tutaj na ziemi, tu i teraz. Bo nie chce im się nawet pomyśleć, nie mówiąc o tym, by podjąć to wyzwanie, by dorastać do Chrystusa tu i teraz. Wolą się okłamywać, że Chrystus, że zrobi to za nich, gdy przyjdzie ponownie na ziemię i za dotknięciem czarodziejskiej różdżki doprowadzi ich do swojego stanu. Bo ich fałszywa pokora nie pozwala im w tych tłumach różnych, w tych denominacjach objawić się jako Syn Boży. Tłum rządzi się własnymi prawami. Indywidualność, czyli Chrystus w każdym z was, rządzi się również innymi prawami. Chrystus w was nie boi się być sobą i nie boi się opinii innych. Dlatego tak ważne jest, by być sobą. I wiecie, ci chrześcijanie, którzy się okłamują, że nie mogą tu i teraz być sobą, raz po raz umierają, chorując na tą chrześcijańską bierność, siedząc całe życie na walizce i wpatrując się w niebo, prosząc Boga, by ich pochwycił. Panie, przyjdź. Panie, weź mnie stąd. Siedzą i płaczą jak te barany. Płaczą i zgrzytają zębami, bo są w ciemności zewnętrznej. Bo nie wierzą w to, kim są. Nie wierzą, że mogą być sobą. Myślą, że ciągle muszą się do kogoś upodobnić. Mam wrażenie, wiecie, że chrześcijanie wzięli swoją ksywę nie od Chrystusa, bo wiecie, bycie chrześcijaninem pochodzi od słowa chrystianin, bycie jak Chrystus, a nie słowo chrześcijanin nie pochodzi od słowa chrzest. Ktoś, kto się ochrzcił, już jest chrześcijaninem. Mam wrażenie, że chrześcijanie wzięli swoją, pójdę dalej w tym rozumieniu, że chrześcijanie wzięli swoją ksywę od chrześcianu, który ma w pewnym momencie spaść z nieba i z którego przyjdzie Chrystus i zacznie robić, on zacznie robić te same rzeczy i większe, które sam robił 2000 lat temu, bo nikt z tych ludzi przez 2000 lat nie chce wziąć tej odpowiedzialności i stać się nim, stać się sobą, stać się Chrystusem na ziemi. Ktoś mi ostatnio powiedział, że co ja to w ogóle głoszę? Przecież my musimy patrzeć na Jezusa. My mamy tylko patrzeć na Jezusa. To jest nasz Bóg, to jest nasz wzór. Jego mamy czcić. Nie widzę nigdzie takiego
wersetu, byśmy my mieli czcić Jezusa według ciała. Mamy czcić Ojca w duchu, czyli w Chrystusie, którym jesteśmy, i w prawdzie, prawdzie o nas samych. Ale chrześcijanie twierdzą, że my mamy patrzeć ciągle na oblicze Jezusa według ciała, jak chociażby Piotr, który wyszedł z łódki i do momentu, gdy patrzył na Jezusa, to chodził po wodzie, ale gdy się zawahał, gdy stracił Jezusa według ciała z pola widzenia, wpadł pod wodę. To jest bardzo cielesne tłumaczenie tej całej sytuacji. Kochani, tak oto widzę tą sytuację, która się tam wydarzyła. Otóż Piotr, gdy zobaczył Jezusa chodzącego po wodzie, uznał, że jest dobrym drzewem, uznał, że się w niczym nie różni od Chrystusa. Powiedział do Niego: ja też będę chodził po wodzie, każ mi wyjść. Jezus kazał mu wyjść. Piotr wtedy uznał, że się w niczym nie różni od Jezusa Chrystusa, że również jest Chrystusem na ziemi. I zaczął chodzić po wodzie. Ale w momencie, gdy zwątpił, czyli gdy fałszywa pokora wzięła górę i uznał, że to jest pycha uznać się równym Chrystusowi, w tym momencie właśnie poszedł w dół, poszedł pod wodę. Bo zwątpił, że może być taki sam jak Jezus na ziemi. I to się dzieje z większością chrześcijan, jeśli nie z wszystkimi. Ludzie nie chcą uznać, że są dobrym drzewem, tylko uznają, że są nędznymi grzesznikami. A gdy uznajesz, że jesteś nędznym grzesznikiem, twoje owoce są nędzne. Taka niestety jest prawda. Nikt, kto uważa się za kogoś gorszej kategorii niż Chrystus, nie dorośnie nigdy do Niego. Jeśli uznajesz, że On przyszedł tutaj tylko po to, by On był wielki, a my mamy Go ciągle czcić, to według wiary ci się stanie. I czas ostateczny będą trwać jeszcze 2000 lat. Wiecie, jeżeli nie chcecie chodzić po wodzie, jeżeli nie chcecie uzdrawiać tych wszystkich chorych, te wszystkie chore dzieciaki w hospicjach na raka, jeżeli nie chcecie ratować pedofilów, ich serca, morderców, by głosić im, kim są, jeżeli tego nie chcecie robić, jeżeli nie chcecie robić tych samych rzeczy, co Chrystus i większych, nikt was do tego nie zmusi. Ale nie możecie robić tych samych rzeczy, póki nie zrozumiecie, że jesteście nim na ziemi, że nie zrozumiecie swojej nowej tożsamości, nie staniecie się samym sobą. Nigdy nie zaczniesz wydawać owoców tych samych i większych, co Chrystus na ziemi, póki nie zrozumiesz, że jesteś nim na ziemi. A to jest właśnie wola Ojca. Wola Ojca jest, byś robił te same rzeczy, co Chrystus, i większe, nie dopiero po spadnięciu z nieba jakiegoś sześcianu, ale tu i teraz. Jeżeli nie uznasz się za to, że jesteś Chrystusem na ziemi, jak jest napisane w 1 Jana 4,17 i 18, proponuję z tym wersetem konfrontować się każdego dnia kilka razy. I tam jest sedno tego, kim jesteś. Że nie musisz się już niczego bać, bo w miłości nie ma bojaźni. Także, kochani, albo uznacie, że jesteście dobrym drzewem, czyli Chrystusem, wtedy wasz owoc jest dobry. Będziecie robić te same rzeczy i większe. Albo uznawajcie, tak jak to robicie od 2000 lat, że drzewo jest złe, czyli że jesteście grzesznymi grzesznikami, nędznymi grzesznikami, wtedy wasze owoce również będą nędzne. I wiecie, często jest tak, że jak ktoś głosi tą pierwszą linijkę, to jest palony na stosie, albo kręcony na jakimś inkwizycyjnym kole, albo wchodzą mu na kanał na YouTube i chcą tą prawdę zgasić. Ta prawda wychodzi na jaw, ponieważ Chrystus jest zniecierpliwiony oczekiwaniem. Czasy ostateczne trwają zbyt długo, kochani. My mamy się obudzić. Obudzić się
ze snu legalizmu, ze snu tego, że jesteśmy złym drzewem, ze snu tego, co zostało nam narzucone przez innych, z tych cudzych ról i mamy stać się sobą, mamy stać się Chrystusami, mamy uznać siebie, że jesteśmy dobrym, wspaniałym, świętym drzewem, bo jak korzeń jest święty, tak i gałęzie. Jak Chrystus, czyli korzeń jest święty, tak i my, gałęzie, czyli Chrystus, również jesteśmy święci. Mamy uznać się za dobre drzewo i wydawać owoce Chrystusa. Bo nie my Go wybraliśmy, ale to On nas wybrał, abyśmy szli, aby te gałęzie wydawały Jego owoce, owoce Chrystusa. Ale nie będą wydawać tych owoców, jeżeli te gałęzie uznają, nie uznają, że są jedno z Chrystusem. Niestety większość chrześcijan uważa, że są tak wszczepieni w korzeń, w wierzbę, ale nie mogą powiedzieć, że są wierzbą. Oni nie są witkami wierzby, oni są gałęziami gruszki. Są gruszkami na wierzbie. Oni nie mogą powiedzieć, że są jedno z wierzbą, oni w swojej fałszywej pokorze uważają, że są gruszkami na wierzbie. To jest największy absurd tak zwanego chrześcijaństwa, które nie chce się utożsamić z Chrystusem i że słowo Chrystus pochodzi od chrystianin, że jesteś tym samym, bo jesteś gałęzią wyrastającą z Chrystusa i możesz wydawać te same owoce i większe. Nie gruszki na wierzbie, ale obfite oliwki ociekające oliwą łaski i miłością agape, która wypływa z korzenia. Także, kochani, jeżeli chcecie być sobą tu na ziemi, bo jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie, musicie uznać. Uznajcie, że jesteście Chrystusami, a będziecie wydawać owoce Chrystusa. Amen.